W inkubatorze przedsiębiorczości w Lubińskim Ogrodzie Zoologicznym trwa pionierska edycja przeglądu filmów ornitologicznych. W pierwszym dniu wydarzenia sala multimedialna wypełniła się przedszkolakami, którym w formie edukacyjnej zostały wyświetlone bajki. Pierwszy lubiński przegląd filmów ornitologicznych to jest takie wydarzenie, o którym myśleliśmy już od wielu lat, tylko nie było takich możliwości, takiej bazy, żeby zorganizować podobny przegląd. Ale z racji tego, że od tego roku możemy korzystać z inkubatora przedsiębiorczości, jaki powstał w lubińskim zoo, a w tym inkubatorze przedsiębiorczości fantastyczna sala audiowizualna, korzystamy z niej i rozpoczął się właśnie pierwszy przegląd filmów ornitologicznych. Pierwszy dzień przeznaczony jest dla przedszkolaków i zaprosiliśmy grupy zorganizowane do obejrzenia takiej starej, ale bardzo mądrej animacji dla dzieci pod tytułem Przygód kilka, wróbla ćwirka. Mające wartość edukacyjną klasyczne bajki są dobrze znane dorosłym już mieszkańcom Lubina. Dla przedszkolaków w większości przypadków były jednak ciekawą nowością. Podobało ci się dzisiaj? Co? Podobało. A co ci się najbardziej podobało? Bociany. Jakie dzisiaj ptaszki nowe poznałeś? Lelka. Jakie jeszcze były? Bociana. Bociana. I wróbel. Mogę ci pomóc, koledze. Wróbelka. Wróbelka. A jaka bajka wam się dzisiaj najbardziej podobała? Mi się podobały wszystkie. Edukacyjne spotkanie w inkubatorze przedsiębiorczości było także okazją do zweryfikowania dotychczasowej i nabycia nowej wiedzy. Znam ptaki nawet. Tukany, żurawie, pawie i ćwirki i papuszki. Pierwszy przegląd filmów ornitologicznych to nie tylko nie lada gratka dla dzieci, ale i dla dorosłych. W drugim i trzecim dniu wydarzenia udział może wziąć każdy. Drugi i trzeci dzień podzielone są na dwa bloki. Blok poranny i blok popołudniowy. Program tych bloków jest taki sam. Różnica polega na tym, że na blok poranny zapraszamy grupy zorganizowane ze szkół i tu obowiązują zapisy. Natomiast po południu od godziny 15 zapraszamy wszystkich. Tutaj nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść. Udział jest oczywiście bezpłatny. I w obydwu blokach odbędą się po dwie prelekcje, a po każdej z prelekcji pokaz filmu. Pierwszy lubiński przegląd filmów ornitologicznych trwać będzie do 9 listopada. Udział w tym wydarzeniu może wziąć każdy bez obawy o zapisy. Organizatorzy zapewniają, że dla każdego znajdzie się miejsce.